posiedzenie Rady. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że posiedzenie Rady jest prawomocne w obecności radnych i stanowiących kworum do podejmowania uchwał. Otwieram 29. sesję Rady Dzielnicy 6. Lipca. Witam serdecznie przybyłych gości na dzisiejszą sesję. Tradycyjnie panią Martynę Niedośpiał i Kamilę Kwaśniak z Fundacji Stańczyka, którzy w każdej sesji nam towarzyszą. Witam też mieszkańców, którzy pojawili się na dzisiejszej sesji. Przedstawiam projekt porządku obrad. Punkt pierwszy, ustalenie porządku obrad. Punkt drugi, przyjęcie protokołu sesji 28. Punkt trzeci, wniosek w sprawie znaku zakazu zatrzymywania się na ulicy Gabrieli Zaborskiej, druk nr 251. Punkt czwarty, zmiana na liście zadań priorytetowych na rok 2013, druk nr 252. Punkt piąty, zmiana zakresu rzeczowego zadania priorytetowego na rok 2013, druk nr 253. Punkt szósty, oświadczenia i komunikaty. Jednak do chwili obecnej wpłynęły do mnie cztery wnioski o wprowadzenie uchwał do porządku obrad dzisiejszej sesji z odstąpieniem od wymaganego 10-dniowego terminu złożenia projektu uchwał na ręce przewodniczącego Rady Dzielnicy. Czy są jakieś inne propozycje do porządku obrad? Nie widzę. Ponieważ nie ma innych zgłoszeń, przystępujemy do głosowania wniosków o wprowadzenie czterech punktów do porządku obrad dzisiejszej sesji. I tak, pierwszy wniosek dotyczy ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Projekt uchwały druk nr 254. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku, zechce podnieść rękę do góry, a pana prosiła członek zarządu przeliczy głosy. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 6 porządku obrad. Kolejny wniosek dotyczy wstępnego katalogu inwestycji miejskich 2013, druk projektu uchwały nr 255. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku, zechce podnieść rękę do góry, a pana prosiła przeliczy głosy. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 7. Kolejny wniosek dotyczy zbycia działki nr 767 łamane przez 2 i części działki nr 767 łamane przez 3 łamane przez A przy ulicy Bronowickiej, druk nr 256. Kto z pań i panów jest za wprowadzeniem tego druku do porządku obrad, proszę o podniesienie ręki do góry, a pana Artura przyliczyli głos. 15. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 8. I kolejny wniosek, czwarty i zarazem ostatni na tą chwilę. Wniosek w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie programowych dróg, chodników i oświetlenia, druk nr 257. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego wniosku, tego projektu uchwały do porządku obrad, o podniesienie ręki do góry, a pan Artur przeliczy głos. 15. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Również nie widzę. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 9 porządku obrad. Punktem 10 porządku obrad będą oświadczenia i komunikaty. Czy są inne jeszcze propozycje do porządku obrad? Nie widzę więcej wniosków. Stwierdzam, że po uwzględnieniu poprawek porządek obrad został
ustalony. Przechodzimy do punktu drugiego porządku obrad. To jest przyjęcie protokołu sesji 28. Czy ktoś z Państwa składa pisemne sprostowanie do protokołu 28 sesji? Nie widzę. Nie wpłynęły również do mnie żadne pisemne żądania sprostowania protokołu. Stwierdzam, że protokół został przyjęty.